jedyny godzien chwały, jedyny godzien czci. Sługa Król to Jezus mój, jedyny godzien chwały, jedyny godzien czci. Sługa Król to Jezus mój, jedyny godzien chwały, jedyny godzien czci. Sługa Król to Jezus mój, jedyny godzien chwały, jedyny godzien czci. Sługa Król to Jezus mój. Kochani, słuchajcie. Sam Bóg, Jezus Chrystus, opuścił niebo, skrył swoją chwałę, stał się człowiekiem, wbił tutaj na ziemię jako człowiek, wbił się w to ciało, w którym ty też chodzisz, i wziął na siebie cały twój brud, cały twój grzech, cały twój bunt, całą twoją niewystarczającość, czyli twój egocentryzm, twój egoizm, który jest jak czarna dziura, która ściąga cię w dół, która jest wiecznie nienasycona. Niczym nie jesteś w stanie jej zapełnić. Nawet jakbyś wykupił całe złote tarasy, to by ci nic nie pomogło. Następnego dnia znowu miałbyś niedosyt. Ten Pan i Bóg stał się sługą. On chce tobie usłużyć. On chce dzisiaj, abyś ty ustosunkował się do tego, co On zrobił tam 2000 lat temu na krzyżu. 2000 lat temu na krzyżu Jezus Chrystus wziął wszystko, co ciebie dzisiaj obciąża. Umarł pod naciskiem śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I zmartwychwstał, żeby utorować ci drogę, żebyś mógł narodzić się na nowo z Jego Ducha. Żeby każdy człowiek dzisiaj, niezależnie od tego, czy uważa się za dobrego czy złego, czy ma na koncie morderstwo, czy ma na koncie kłamstwo tylko, a może tylko, nie wiem, udaje. Wszystko jedno, kim dzisiaj jesteś. Wszystko jedno, czy jesteś prostytutką, czy dobrze się prowadzisz. Wszystko jedno, czy jesteś księdzem, czy jesteś złoczyńcą, jakimkolwiek. Wszystko jedno. Wszyscy przed Bogiem są równi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Co to znaczy? Wszyscy, którzy są oddzieleni od Boga, są egocentryczni. Mają martwego ducha. Martwy duch, wiesz co to jest, ściąga cię w dół. I to, ta część nie jest do naprawienia ludzkimi siłami. Psychoterapia, psychiatria, cokolwiek nie jest w stanie zmienić twojej natury. Tylko Jezus, tylko Jezus, jeśli się do Niego zwrócisz, może wymienić ci tę centralną jednostkę, która jest dzisiaj uszkodzona. Bóg w swojej miłości do człowieka przyszedł tutaj, żeby dać ci tę szansę. Do Boga nie przychodzi się przez dobre uczynki. Do Niego nie przychodzi się przez gesty religijne, nie przychodzi się przez jakieś wyuczone modlitwy, nie przychodzi się przez opłatek, nie przychodzi się przez spowiedź, nie przychodzi się przez takie rzeczy. Bóg jest prawdziwy i normalny. Bóg chce z tobą mieć relacje, a ponieważ On jest duchem, to On chce ożywić twojego ducha, twoją centralną część, żeby móc się z tobą połączyć, żebyś wreszcie mógł Go doświadczać w swoim życiu. 22 lata temu zawołałam do Jezusa. Wcześniej wcale nie byłam religijną osobą. Miałam wywalone na religię. Absolutnie Bóg też nie był mi do niczego potrzebny. Robiłam sobie karierę, dobrze się miałam, ale tak naprawdę za blichtru tego życia, które prowadziłam na zewnątrz, wyzierała pustka, potężna pustka, która dawała o sobie znać wtedy, kiedy byłam sama. Kiedy byłam sama ze sobą, wiedziałam już, że nie prowadzę takiego życia, które by mnie zadowalało. Wiedziałam, że to nie tak nie miało być, że nie o tym sobie marzyłam jako dziecko.
Wiedziałam o tym, że to nie jest to, co przynosi człowiekowi szczęście, że te wszystkie imprezy, że to, że budowałam dom, że to, że wyglądaliśmy na zewnątrz jako ludzie sukcesu, to w ogóle nic nie daje, to jest gówno warte. I właśnie tak żyje każdy człowiek. Na zewnątrz udaje, że ma sukces, ale w środku jest dno, w środku jest bagno. I wiesz, że jeśli byś nie stosował tych wszystkich zagłuszaczy i tych wszystkich bajerów naokoło, to to życie byłoby w ogóle nie do przeżycia. Ono byłoby nic nie warte. Gdyby się nie znieczulać, to byłoby to nic nie warte. Ale nie do tego powołał cię Bóg. Bóg powołał cię do tego, żebyś był zaspokojony wewnątrz. Bóg powołał cię do relacji z sobą, do tego, żebyś był pełny mocy, a nie niemocy. Bóg cię do tego powołał. I dzisiaj, chodząc bez Niego, błądzisz, jesteś w błędzie. Chodząc bez Boga, jesteś w błędzie. Nie mówię ci o żadnej religii. Nie mówię ci o przyjmowaniu opłatka. Nie mówię ci o modleniu się do obrazów. Nie mówię ci w ogóle o takich rzeczach. Mówię ci o tym, że możesz mieć dzisiaj relację, prawdziwą relację z Bogiem, który jest osobą, który jest doświadczalny. Ja doświadczam Go w swoim życiu od 22 lat. Nie jestem jakąś podfruwajką. Mam dzisiaj 51 lat. Jestem poważną osobą. Robię dalej karierę. Świetnie się mam. Ale znam Boga, osobiście znam Boga, uzdrawiam chorych, uwalniam ludzi od demonów, ponieważ zamieszkał we mnie Święty Duch, ale przede wszystkim jestem uratowana od wiecznej śmierci, od wiecznego oddzielenia od Boga, jestem uratowana od piekła. Bo to był cel misji Jezusa, misja Jezusa, ta samobójcza misja, gdzie On naprawdę oddał sam z własnej woli życie za człowieka, polegała na tym, żeby Go wyzwolić od piekła, żeby Go wyzwolić od Niego samego, od tego, że tak naprawdę człowiek, który nie zna Boga, który nie jest czynny duchowo, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, jest nierozumny jak ciele, nierozumny jak ciele, jak bydło. Tak naprawdę to tak można porównać człowieka do tego. Co z tego, że masz jakieś IQ, może wyższe niż inni, ale co z tego, jeżeli twój duch jest martwy i idziesz do piekła? Jezus przyszedł tutaj po to, żeby cię uratować. Przyszedł tutaj po to, żeby cię uratować. Jeśli do Niego zawołasz, do Niego bardzo łatwo przyjść. Ja nic nie wiedziałam, nie byłam teologiem, w ogóle nie chodziłam do kościoła, ale gdy mnie życie docisnęło, to przypomniałam sobie, jak kilkanaście lat wcześniej moja koleżanka mówiła mi o tym, że Jezus jest realny i że zmienił jej życie. To było w liceum, a ja kilkanaście lat później, będąc 30-letnią osobą, przypomniałam sobie o tym. I gdy byłam na dnie, na swoim prywatnym dnie, nie wiem jak, gdzie jest twoje dno, ale ja zawołałam do Jezusa i w jednej chwili przekonałam się, że On jest, ponieważ pierwszy raz w swoim życiu zawołałam do Boga szczerze i odważyłam się uwierzyć, że On jest osobą. Odważyłam się uwierzyć, że On jest prawdziwy. Zawołałam do Niego i On przyszedł do mnie. Wypełnił mnie od środka. Bóg chce zmienić cię od środka. Chce cię wypełnić od środka. Chce cię wyposażyć do tego, żebyś miał zwycięskie życie i żebyś przede wszystkim nie zginął. Nie zginął od własnej głupoty, od własnej niewiedzy. Bo lud ginie, jeśli mu brak poznania. W ogóle to o to chodzi. Możesz znać Boga osobiście. I tylko ci, którzy znają Go osobiście, to jest nepotyzm, ale powiem ci, że do nieba idą tylko ci, którzy znają osobiście Boga. Do nieba idzie się po znajomości. Po znajomości. Bóg zostawił ci wolną wolę, w ogóle dał ci wolną wolę. I dzisiaj decydujesz, dokąd zmierzasz. Dzisiaj uświadamiam cię, że nie będąc połączonym z Bogiem, nie narodziwszy się na nowo z Jego ducha, idziesz do piekła. Ale Bóg już zrobił wszystko przez Jezusa Chrystusa, żebyś nie musiał tam iść.